Witam Was. Z wszystkimi się witam, nikt nie doszedł do mnie. A tak? Mam dobre wiadomości dzisiaj dla Was wszystkich. Takie pytanie na wstępie. Kto z Was kiedyś w życiu miał, ma przyjaciela? Jest trochę. Rafał, nigdy? Kurde, ja? Hej. Wiecie, to jest ten moment, kiedy mamy kogoś, na kogo możemy liczyć. Przyjaciel to jest ktoś, kto jest pomimo okoliczności, pomimo trudności, pomimo różnych rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Kiedy tracisz pracę, masz przyjaciela, on nagle nie przestaje być przyjacielem, prawda? Kiedy tracisz majątek, kiedy chyba, że jest to fałszywy przyjaciel, to wtedy wiecie, jeśli jest taki ktoś, kto jest tylko przyjacielem z jakiegoś powodu, bo coś mamy, coś jesteśmy fajni, a kiedy to przestajemy mieć, bądź przestajemy być tacy, jak byliśmy, to tego przyjaciela to tracimy, to znaczy, że nie był prawdziwym przyjacielem. Więc jeśli mamy takiego przyjaciela, kogoś, kogo wiemy, że gdy nawet coś trudnego dzieje się w naszym życiu, kiedy możemy mieć kłopoty, trudności w jakiejkolwiek dziedzinie, on zawsze jest. To jest ktoś, kto nigdy nie zostawi, ktoś, kto zawsze przyjdzie, ktoś, kto pocieszy, ktoś, kto zrozumie, ktoś, kto pozwoli się... O. Dzięki, córko. To są te momenty, kiedy zawsze możemy liczyć. I mam dobrą wiadomość. Bóg jest naszym przyjacielem, pocieszycielem. Bóg to ktoś, kto nigdy Cię nie zostawi. I nawet kiedy jest trudno i ciężko, On zawsze jest i możesz na Niego liczyć. Tylko czy my w to wierzymy, czy mamy tą stuprocentową pewność, że ten, w którego uwierzyliśmy, któremu oddaliśmy swoje życie, On zawsze jest. Słowo Boże mówi, że nigdy Was nie zostawię i nigdy Was nie opuszczę. Będę z Wami po końce Waszych dni. To jest ta dobra nowina. I na tym, kiedy zbudujemy swoją tożsamość, fundament, że Bóg jest i nigdy nas nie zostawi, to jest początek naszej nowej drogi. Ale dzisiaj chciałbym mówić o odpowiedzialności na tej drodze. Czym jest ta odpowiedzialność? Taką, jakbym mógł powiedzieć, taką definicję typowo książkową z Wikipedii, można powiedzieć, że definicją jest taka, że obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny. To jest odpowiedzialność, definicja odpowiedzialności. Albo drugie to jest przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś. Czyli odpowiedzialność, ja to troszeczkę mówię jeszcze inaczej, jeśli jestem odpowiedzialny, to jestem odpowiedzią na czyjąś potrzebę. I przełóżmy to na przykład na nasze dzieci. Nasze dzieci się rodzą i co? Potrzebują jeść, pić, spać, czystego łóżka, tej miłości. Ja jestem za to odpowiedzialny, więc odpowiedzialny jestem, aby zadbać o to dziecko, aby dać oczywiście mama na pierwszym miejscu, ale więc wiecie, kiedy rodzice są odpowiedzialni, to dają temu dziecku wszystko to, co mu jest potrzeba. Nie zawsze to, co chce, ale to, co potrzeba, więc to jest odpowiedzialność, jestem odpowiedzią na czyjąś potrzebę. Kiedy są różne inne rzeczy, kiedy na przykład, nie wiem, w pracy jest potrzeba wykonania jakiegoś zadania, to jestem odpowiedzialny za to, żeby sprostać temu zadaniu. To jest proste, jestem odpowiedzialny, jestem odpowiedzią na jakąś zaistniałą potrzebę. I w Biblii temat odpowiedzialności przewija się praktycznie na każdym kroku. Odpowiedzialność to nie tylko kwestia po prostu słowa albo bycia, mówię, jestem odpowiedzialnym rodzicem, bo po prostu jestem w domu. No tak nie działa. Odpowiedzialność to coś więcej. To jest moja postawa wobec danej sytuacji. I kiedy Pan Bóg tworzył człowieka, od samego początku dał mu mnóstwo odpowiedzialności, nad którymi my czasami po prostu przechodzimy, nad tymi tekstami biblijnymi przechodzimy, jakbyśmy po prostu czytali sobie jakąś tam opowiastkę, jakąś książkę, jakieś po prostu zwykłe słowa. Ale chciałbym Wam przeczytać coś z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, 26-28 werset. Potem rzekł Bóg. Kiedy Biblia mówi nam te słowa, potem rzekł Bóg, to znaczy, że dalej po tym będzie coś bardzo ważnego. Bo tak rzekł Bóg, jeśli bierzemy Słowo Boże na serio, jeśli bierzemy Boga naprawdę, jeśli uważamy Go za swojego Pana, za swojego Stwórcę, kogoś, kto jest absolutem, to co tam dalej będzie napisane, jest mega ważne. Jest napisane tam dalej, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Zauważcie, że to potwierdza też naszą wiarę w Trójce, że Bóg nie jest jednoosobowy, Bóg jest Trójcy. Uczyńmy. My, zróbmy coś my. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech co robi? Panuje.
panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Co zrobił Bóg? I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na swój obraz i swoje podobieństwo. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. Stworzył ich i błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. I napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. To jest tekst biblijny, z którego można wygłosić mnóstwo kazań. Nad każdym z tych wersetów można się skupić i opowiedzieć o nim wiele, wiele, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, Bóg błogosławił im. Bóg stworzył człowieka nie po to, aby człowiek, tak jak dzisiaj patrzymy, to co dzieje się wokół nas, tyle złości, nienawiści, gniewu, to wszystko zrobił grzech, który później przyszedł na świat. Ale Bóg błogosławił im, rzekł do nich, rozmnażajcie się. To akurat człowiek czyni do tej pory. Ale w tym wszystkim, w rozmnażaniu się, w rozradzaniu się, jest wiele, wiele nieprawidłowości, których już Bóg nie mówił. Bóg nie powiedział, rozwodźcie się, zostawiacie swoje dzieci, budujcie domy dziecka i tak dalej, i tak dalej. Tego Bóg nie powiedział, ale człowiek w swojej pysze, w swoim grzechu zrobił wiele zła i wykrzywił Bożą prawdę. I diabeł, który cały czas przychodzi okradać nas, po prostu wykrzywia tą biblijną prawdę i wpędza człowieka w takie w poczucie takiej beznadziei, ale też w poczucie tego, że skoro takie złe rzeczy się dzieją, to pewnie Boga w sumie nie ma. Bo skoro Bóg tak mówił, to czemu takie rzeczy się dzieją? Dalej Bóg mówi, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Ziemia miała być naszym rajem, a stała się naszym więzieniem. Zobaczcie, że do tej pory ludzie po prostu są jakby przesiąknięci tym takimi rzeczami, które są związane z ziemią. Kataklizmy, ziemia, dzisiaj susza, powodzie. To wszystko, co dzieje się wokół nas, nie jest naszym takim super miejscem. Ziemia stała się miejscem, w którym człowiek musi walczyć o przetrwanie. A Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i umiejscowił go w ziemi, aby człowiek czynił tą ziemię sobie poddaną, aby władał nad wszystkim, co jest na ziemi. Dzisiaj większość rzeczy włada nad człowiekiem, a nie człowiek nad rzeczami. Widzimy w tych wersetach, że Pan Bóg od samego początku powierza człowiekowi wiele odpowiedzialności, wiele zadań. I to na człowieku spoczywa ta odpowiedzialność, by człowiek zrozumiał, że Bóg nie tylko po to go stworzył, aby przeżył kilkadziesiąt, daj Boże 100 lat, umarł i nie wiadomo, co by się z nim stało. Dał wiele odpowiedzialności po coś. Temat odpowiedzialności jest oczywiście bardzo szeroki. Moglibyśmy mówić o odpowiedzialności pracy, w domu, w rodzinie, odpowiedzialność wychowania dzieci, finanse itd., itd. Ale zawęzimy tę kwestię tylko do odpowiedzialności za swoje życie. Co z nim zrobisz? Co zrobisz ze swoim życiem? Tu i teraz. I odpowiedzialność za dom i rodzinę, czyli za kościół i za służbę. Życie. Każdy z nas od Boga otrzymał ten dar. On zaplanował ciebie w łonie matki, tak jest napisane w Słowie Bożym. Każdy włos na głowie jest policzony. Rzadko kiedy skupiamy się na tym. Nie jesteś pomyłką. Nie jesteś przypadkiem. Jesteś zaplanowany, zaplanowana. Bóg wie o tobie wszystko. Stworzył cię po coś. Miał dla ciebie plan, miał dla ciebie wizję na przyszłość. Ale czy od razu ta odpowiedzialność, którą Bóg daje człowiekowi, od razu spoczywa na nas? Nie, kiedy rodzicie małe dziecko, nie jest odpowiedzialny za wszystko. Rodzice nad nim stoją i myślą sobie, kurde, czemu on jeszcze nie gada, czemu jeszcze nie chodzi, nie umie pisać. Jest mały, nic nie rozumie, jest dzieckiem. Ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Odpowiedzialność za dar, którym są dzieci, spoczywa na samym początku i później długo, długo jeszcze na nas, na rodzicach. Większość z was, widzę, których znam, ma dzieci i wie, że to ogromna odpowiedzialność, ale też dar od Boga. Dzieci to nie przypadek, nie pomyłka. Dzieci to dar od Boga. I od samego początku ta odpowiedzialność spoczywa na naszych rodzicach, ale co oni z tym robią,
Co oni zrobią z tym darem, z tą odpowiedzialnością, tego nikt nie wie. Nikt nie wie, zachowają się rodzice, ale jedno jest pewne. Jedno jest pewne, pewniejsze niż to, że po zimie będzie znowu wiosna, lato, jesień, znowu zima. Pewniejsze jest jedno. Każdy z nas stanie kiedyś przed Bogiem i usłyszy pytanie, co zrobiłeś ze swoim życiem? Co zrobiłeś z odpowiedzialnością, którą Ci dałem? Co zrobiłeś ze swoim życiem, z darem, który Ci powierzyłem? Niestety w dzisiejszym świecie ludzie nie mają świadomości tego spotkania. Diabeł wykrzywia Bożą prawdę i ludzie dzisiaj żyją tak, jakby kula i dusza piekła nie ma. Jakby nigdy to spotkanie miało nie nastąpić. Jakby nigdy Chrystus nie miał wrócić powtórnie do swój Kościół. Jakby to, co mówi Słowo Boże, jakby wieczność nie miała znaczenia. Jakby dzisiaj nasze życie było tylko oparte na tym, co tu i teraz. Jeśli oczywiście tak uważamy, to nasze życie jest godne pożałowania i faktycznie wtedy w sumie lepiej żyć byle jak, to co to, co nam po tym? Żyć byle jak, przeżyć jakoś to życie, na końcu umrzeć, nie wiadomo co się ze mną stanie, ale jeśli Słowo Boże mówi prawdę, jeśli to co w Biblii jest napisane, że każdy kiedyś spotka się z Nim i w oparciu o swoje uczynki zda relację i sprawę z tego, jak jego życie wyglądało i w oparciu o Twój wybór tu na ziemi, o którym zawsze mówię, czy wyznałeś Jezusa swoim Panem, czy uwierzyłeś w Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, na tej podstawie każdy z nas będzie sądzony. Wierzący, niewierzący. Ten, który umarł wcześniej przed przyjściem i ten, którzy jeszcze nie będą, jeszcze nie umrą przed przyjściem Chrystusa. Każdy człowiek stanie kiedyś przed Bogiem. W oparciu o swoje czyny będzie osądzony. Ale my dzisiaj żyjemy w świecie laickim, który wybór Boga, Bartek ostatnio wrzucił na naszą grupę taką, nawet w grupach naszych laowskich, już bez świeczki, bez Boga, jakkolwiek go pójdziesz, bez niczego. Ludzie wyrzucają Boga ze swojego życia, ze szkół, nie mówię tu już oczywiście o religii, ze swoich domów. Nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego, dlatego że Bóg to zasady, które Cię konfrontują. Bóg to zmiana, Bóg to życie. Bóg to relacja, Bóg to odpowiedzialność. A my nie chcemy dzisiaj. My nie chcemy, żeby mówił nam ktoś, co ja mam robić, jak mam robić. A Bóg to nie tylko miłość i wszystko super, ale to też zasady. A my, jako ludzie, mamy wpojone to, że jak ktoś coś mi mówi, co ja mam robić, to najlepiej jakby z daleka. Więc żyjemy dzisiaj w świecie, który wyrzuca Boga za orbitę. Bóg nie jest potrzebny. My sami, ludzie, stajemy się bogami. Sami z siebie. My chcemy rządzić swoim życiem. Uważamy, że to życie jest nasze, do nas należy i ja mogę z nim robić to, co chcę. Słyszeliście kiedyś, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Nawet ludzie uzależnieni, kiedy mówisz, pijesz za swoje piwo. To jest moje, nie? Zobaczcie, ludzie są egoistami, którzy mówią, że to jest moje i koniec. Kiedy uświadomisz sobie, że to życie nie należy do ciebie. Że jesteś w cudzysłowie własnością kogoś. To jest dobrym Bogiem, dobrym Ojcem. To życie będzie łatwiejsze. Ale niestety jest ktoś, kto zaślepia nasze umysły. Ktoś, kto jest złodziejem i przychodzi kraść. Ktoś, kto przychodzi i podpowiada zupełnie inne rzeczy. Ktoś, kto mówi samobójcę do tego, że jest jedynym wyjściem w jego życiu, żeby popełnił samobójstwo, żeby się powiesił, żeby się zabił, zaćpał. Ten głos, który ci podpowiada, że jesteś beznadziejny, że do niczego się nie nadajesz, albo ten głos, który ci podpowiada, że jesteś tak wspaniały, tak wyniosły, że już po prostu wszyscy muszą przed tobą się kłaniać i myśleć, że ty jesteś po prostu Panem Bogiem. To jest ten sam głos. W jedną stronę, żeby cię zniszczyć i w drugą stronę, żeby cię tak wywyższyć, że ty już nie potrzebujesz nikogo wokół. Ten głos podpowiada ludziom, żeby żyli w oparciu o to, co dzisiaj widać, to, co myślą, co to czują. I niestety, tak samo było w moim przypadku. Moi rodzice zostali okłamani, oszukani. Nikt z nas nie wierzył w Boga. Nie było Bożych zasad. Był alkohol, była przemoc. Konsekwencje oczywiście, co za tym idzie, był rozwód, cierpienie dzieci, cierpienie całej rodziny, przekleństwo pokoleniowe, które się ciągnęło. Nasi przodkowie zostali oszukani. A co za tym idzie? Również ja. Mimo tego, że mój tato się zapił, mama się zapiła, to ja zrobiłem dokładnie to samo. Poszedłem w alkohol, w narkotyki, w przemoc i wszystko, co złe. Dlatego, że zostałem zmanipulowany. Powiedziano mi, że głównie w sumie
czym jest Bóg? Patrzyłem na Boga przez pryzmat Kościoła. A Kościół kojarzył mi się z złymi księżmi, z pedofilami i zawsze opowiadałem swoją historię. Skoro jest tak Bóg, to czemu pozwolił na to, aby moi rodzice się rozwiedli, aby dlaczego siedziałem w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. Czemu wszyscy poumierali? Słyszycie wielokrotnie. Dlaczego, skoro Bóg jest taki dobry, to czemu giną dzieci? Czemu jest wojna? Czemu są pandemie, terroryzm i to wszystko? Czemu tak jest? A kiedy zrozumiemy, że Bóg to wieczność, a nie ta chwila tu na ziemi, to będziemy inaczej pojmować Boga. Nie będziemy patrzeć na Boga przez pryzmat tego, co ostatnio puszczałem wam, pamiętacie? Że jeśli tak by Bóg miał reagować, to nigdy by nam się nic nie stało, nigdy by nikt nie zachorował, nie przewróciłbyś się, bo zawsze Bóg by cię złapał, jak się potkniesz, nie oparzyłbyś się, nie zrobiłbyś sobie nic złego, bo Bóg by cię wstawił do mydlanej bańki, w której byś fruwał i mówił, super, fajnie jest wszystko. Tak będzie kiedyś w raju. Tak było przed upadkiem, przed grzechem. Ludzie byli, żyli w cudownej relacji z Bogiem, który jest absolutem, który jest miłością, który miał z nimi relację. Ale przez grzech, przez to, co się stało, to Bóg, to człowiek został oddzielony. Nie Bóg od człowieka, ale człowiek sam oddzielił się od Boga przez swoje postępowanie. Niestety tak jest, że człowiek zaczyna żyć w oparciu o swoje wyobrażenie. I w pewnym momencie człowiek zaczyna być odpowiedzialny za samego siebie. Bóg dał nam rozum, wolną wolę, zdolność do rozpoznawania, co jest dobre, a co jest złe. I tu zaczyna się moja i twoja historia pod tytułem odpowiedzialność za swoje życie. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze powiedzieć wam o największej odpowiedzialności rodziców. Naszą największą odpowiedzialnością nie jest to, żeby zabezpieczyć nasze dzieci. Naszą odpowiedzialnością nie jest to, by stworzyć im super środowisko, aby nigdy nic złego im się nie stało, żeby zawsze były, zawsze miały dużo pieniędzy, żeby zawsze były super wykształcone. To są dobre rzeczy. To wszystko są dobre rzeczy, ale naszą największą odpowiedzialnością jest nauczyć dzieci nasze, aby miały relacje z Bogiem. Jeśli tego nie będzie, jeśli tego zabraknie, to uwierzcie mi, sam po sobie wiem, wielu z was, że pojawią się ogromne problemy. Jeśli dzieci wyrzucają z automatu Boga na orbitę, to tak jak ja i wielu z was, będą poważne problemy. Ale jeśli my jako rodzice włożymy mnóstwo wysiłków w to, aby wybudować fundament, to nie jest pewność tego, że nasze dzieci nie skręcą i nie zbłądzą. Ja nie mam pewności, że moje dzieci nie pójdą pić alkoholu, brać narkotyków, czy źle się prowadzić w swoim życiu. Mam tylko jedną pewność, że jeśli pokażę im dobrą stronę relacji z Bogiem, jeśli pokażę im, że żyłem kiedyś inaczej, a dzisiaj ze względu na Boga żyję inaczej, to wierzę w to, że kiedy nawet skręcą w złą stronę, to będą miały fundament, do którego zawsze będą mogły wrócić. Zawsze będą mogły wrócić do miejsca, w którym tak jak syn marnotrawny przyszedł i powiedział, tam jest źle, u mojego ojca nawet tajemnicy mają lepiej. Ja chcę wrócić do swojego ojca. Wierzę, że kiedy pokażę im ojca i wierzę w to, że kiedy oni zwrócą się do niego, to po prostu doświadczą tego samego, czego doświadczyłem ja. A co z nami? Co z naszym życiem, kiedy już zaczynamy być za nie odpowiedzialni, kiedy już jesteśmy sami w sobie, mamy możliwość decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. Co wtedy, gdy nasi rodzice nie sprawdzili się tak jak moi? To wtedy, gdy rodzice nie stanęli na wysokości zadania, kiedy trudno było w domu, kiedy działy się różne rzeczy, kiedy ktoś został zostawiony, skrzywdzony, oszukany, zostawiony, porzucony, odrzucony. To wtedy, gdy okoliczności wszystkie mówią, że nie ma Boga, czy to znaczy, że wszystko to, co stało się w mojej rodzinie, oznacza, że Bóg mnie zostawił? Czy on się zmienił? Czy zmienił się jego plan na moje życie? Czy zmieniło się moje powołanie? Czy odebrał mi moje talenty, obdarowania? Nie. Wiecie dlaczego nie? Bo Bóg się nie zmienia. Bóg jako jedyny na tym świecie się nie zmienia. Wszystko inne się zmieni. Zmieni się ja i ty, zmieni się pogoda, rząd, polityka, klimat. Wszystko się zmieni. Tylko on się nie zmienia. Od wielu tysięcy lat. Jest taki sam,
Jego Słowo jest niezmienne. Jego Słowo jest cały czas takie samo. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki. I to jest niesamowite. Mieć pewną świadomość tego, że Bóg nigdy się nie zmieni. Że zawsze jest taki sam. I to, co obiecał, to zawsze jest pewne. To jest, wiecie, to dla nas wierzących jest niesamowita baza wyjściowa. Bo tak jak przed chwilą mówiliśmy o przyjacielu. Przyjaciel dzisiaj jest, ale jutro może go nie być. Bo coś się stanie, bo nie spełni się moich oczekiwań albo jego. Pokłócimy się w rodzinach, wiecie jak jest. W kościołach, wiecie jak jest. Ale jedno jest pewne, on nigdy się nie zmienia. I skoro nazwał cię swoim dzieckiem, to na pewno tak jest. Cokolwiek by się nie stało, jest ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani to, co wcześniej, później, wysoko, nisko, nic nie stanie odłączyć nas od jego miłości. Amen? Wierzycie w to, czy nie? Widzę tak, wiecie. Ale okej. Jego obietnice są niezmienne. Ale pamiętajcie, że Bóg ma plan dla twojego życia i kiedy ty bierzesz życie w swoje ręce, kiedy nie opierasz się na Bożym Słowie, kiedy nie wierzysz w to, co Bóg mówi, stajesz się Panem swojego losu, to ty jesteś odpowiedzialny wtedy za swoje życie. Nie wypełniasz Bożej woli, nie znasz planu na swoje życie, bierzesz życie w swoje ręce i zawsze będziesz tym, który odpowiada przed samym sobą. I to, co ci się wydaje, że jest dobre, po prostu to robisz. I kiedy przychodzi moment, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzi jakaś sytuacja trudna w twoim życiu, ty w oparciu o swoje wyobrażenie, swoje doświadczenia, to co przeżyłeś, będziesz tak decydował. Ale oprócz ciebie jest ktoś, kto bardzo chętnie ci pomoże, abyś nie oparł się na Bożych obietnicach. I tym kimś jest oczywiście diabeł i mu bardzo zależy na tym, żebyś nie poznał obietnicy, jaką Bóg ma dla ciebie. Wiecie, co jest najpiękniejsze? Że człowiek, który odnajdzie swoją tożsamość, może się oprzeć na Bożym Słowie, na swojej instrukcji obsługi. Ale pamiętajmy, że diabeł jest tym, który przyszedł niszczyć. On zrobi wszystko, aby zniszczyć moje i twoje życie. A wiecie, co jest tym najgorsze? Najgorsze jest tym wszystkim to, że jemu wciąż się to udaje. Jest kłamcą i oszustem, więc przyszedł co zrobić? Przyszedł kłamać i kraść. Kłamać w oparciu o swoją prawdę. Kłamcą jest i w prawdzie nigdy nie wytrwa, bo prawdy w nim nie ma. Więc kiedy przychodzi do ciebie głos, który mówi, że coś ciebie za chrześcijanka, coś ciebie za chrześcijanin, jak się zachowałeś, a to nie takie, jesteś brzydki, brzydka, nie taki, nie takie. Wszystko to są potrzeby, które chcą cię okraść z twojej tożsamości. A Bóg mówi, że jesteś kochany. Na szkole uwolnienia są takie rzeczy, które zamieniasz nieboże przekonanie na Boże przekonanie. Jeśli ktoś ci mówi, że jesteś niekochany, to mówisz, że Bóg nie kocha. Ktoś ci mówi, że jesteś brzydki, to mówisz, że jesteś cudownie stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Zobaczcie, on jest kłamcą. Jesteś zbawiony. Na pewno jesteś zbawiony? Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno umrzecie, kiedy zjecie ten owoc? Zobaczcie, to jest to samo, cały czas to samo pytanie. Zasiewanie, pole bitwy jest w naszym umyśle. Kiedy tak żyjemy w oparciu o te przekonania, nieboże przekonania, zawsze będziemy szli równią pochyłą w dół. Ale niestety, on działa. I to nie tylko, wiecie, u niewierzących, ale u nas w Kościele. To jest bardzo przykre. Ale gdybyśmy dzisiaj zrobili ankietę w naszym Kościele i wielu innych, myślę, że w każdym innym, to okazałoby się, że wcale nie do końca stosujemy się do tego, co Bóg mówi. Jeśli byśmy zrobili ankietę, kto codziennie, regularnie czyta Słowo Boże, albo słucha Go, regularnie to nie znaczy raz na tydzień, kto czyta, kto się modli, kto ma swój czas, to nasze wyniki byłyby zasmucające. Wiem to na 100%. Wiem, jak nie jest ciężko walczyć o swój czas z Bogiem. Wiem, jak wszystko inne krzyczy, żeby tego nie robić. Ale bez tego nie da się żyć. Bez tego zawsze jesteśmy okłamani. Bez pewności tego, co jest napisane w Słowie Bożym. Bez tego miecza ducha,
Nie mamy szans, dlatego że diabeł jest kłamcą, więc cię okłamie. Jeśli nie znasz prawdy, to zostaniesz okłamany, zostaniesz okłamana. To jest bardzo proste. Ale my spoczywamy na prostych rzeczach, na wykonywaniu religijnych obowiązków. Jestem w niedzielę w kościele. Słucham uwielbienia. Pomodlę się z rana. I to jest wszystko super. Ale to nie jest relacja. To nie uchroni cię od okłamania cię. To nie uchroni cię od kłamstw, które będzie zasiewał w głowie diabeł. To nie uchroni cię od walki duchowej. Ale uchroni cię jedno. Znajomość Słowa Bożego. Bo kiedy Jezus był kuszony na pustyni, diabeł mówił mu Słowem Bożym, on odpowiadał Słowem Bożym. Diabeł zna Słowo Boże. On jest kłamcą i złodziejem, więc przychodzi kraj, zaczyna cię wytracać. Niestety, tak jest, ale słuchajcie, Bóg dał nam przecież instrukcję obsługi. Wielu z nas z niej po prostu nie korzysta. Wydaje nam się, żyjemy w oparciu o nasze spotkanie z Bogiem, o nasze doświadczenie z Bogiem. Wielu z nas jest to osób, które doświadczyły ponad naturalnego uwolnienia od uzależnień. Czasami tak mocno trzymamy się tego. Znam wielu ludzi, którzy mieli spotkanie z Bogiem i tak wielu z nas trzyma się kluczowo tego spotkania, że miałem spotkanie z Bogiem, Bóg pokazał mi, uwolnił mnie. Ale co za tym idzie? Słowo Boże mówi w liście Piotra, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim tym, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał swoją chwałą i cnotą, czyli Jezusa Chrystusa. Powołał nas przez poznanie, nie przez jednorazowe spotkanie, nie przez chwilowe uniesienie, przez poznanie. A nie da się poznać inaczej Jezusa, jak tylko przez Słowo Boże, jak tylko przez czytanie. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Więc nie da się poznać Chrystusa inaczej niż przez Słowo Boże. Zostaliśmy tak obdarowani instrukcją obsługi, a z nami jest trochę tak, jak nie znacie tą anegdotę, często ją powtarzam, z nami to jest tak jak z Polakiem, który kupuje sprzęt. Idzie do sklepu RTV, kupuje telewizor, po czym przychodzi do domu, odpakowuje go, wiesza i włącza. Ciach, 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 ciach. Tam jest instrukcja obsługi, ale ona jest niepotrzebna. No przecież ja wiem, że czerwony guzik włączam elegancko. Działa, dopóki się coś nie popsuje. Kiedy się psuje, idziesz do mechanika, mówi pan, co coś się popsuło. A czy czytał pan instrukcję obsługi? No nie czytałem. A wie pan, że dzięki temu, że pan nie czytał, to właśnie się popsuło? Dzięki temu, że pan nie przeczytał, to połowę funkcji pan nawet nie zna. I tak samo jest z Biblią. Bóg dał nam Biblię po to, abyśmy ją przeczytali. Abyśmy zobaczyli, że jest ona instrukcją obsługi do naszego życia. I znam wielu ludzi, którzy mówią, super z Bogiem, fajne jest, naprawdę mam taką relację z Bogiem, a jak tam czytanie? Wiesz, trochę mi nie idzie. Kurde, nie pojmuję tego, nie obraźcie się na mnie, ale nie pojmuję tego, nie da się. Można mieć fajny czas, można mieć chwilowe uniesienie, ale za chwilę będzie dołek i już jest koniec. Słowo Boże mówi nam o tym, że jest jak miecz obosieczny, który oddziela to, co jest nie Boże, od tego, co jest Boże. Masz pewność wtedy, kiedy przychodzi potępienie, mówisz, a ci, którzy są w Chrystusie, w tych nie ma potępienia. Jak wielu z nas chodzi potępiony, bo coś się stało, bo upadłem, bo zgrzeszyłem i jest na dole, bo po prostu coś się dzieje. Ale kiedy mówimy sobie, Słowo Boże mówi nam, że Bóg nie rozlicza nas przez pryzmat tego, co robimy, ale przez pryzmat w to, co wierzymy. Łaską jesteście zbawieni, przez wiarę. Boże to dar, nie z waszych uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nikt z nas nie jest tak wspaniały, żeby powiedzieć, ja to już jestem taki dobry, taki fajny, tak mi wszystko dobrze wychodzi, że po prostu no ja to jestem najlepszy. No nie, nikt z nas nie jest najlepszy, bo kiedy stajemy tutaj w rzędzie, każdy z nas może mieć inne, wiecie, religijne wyobrażenie, ale każdy z nas przed Bogiem jest równy. Dostajemy inne odpowiedzialności, do czego zaraz przejdę, ale każdy z nas i mój grzech niczym innym nie różni się od Twojego grzechu. Nieważne, co to jest. Pamiętacie, mówiłem kiedyś, kiedy ktoś ukradnie kartkę papieru, a ten, który ukradnie milion złotych, jest tym samym złodziejem przed Bogiem. To jest trochę w oczach naszych niesprawiedliwe, no bo on tylko ukradł kartkę papieru, a ten przecież nakradł nie wiadomo ile. Ale złodziej to złodziej. Wiecie, o co chodzi? Ale my niestety żyjemy w oparciu o swoje wyobrażenia i kiedy nie czytamy Słowa Bożego, niestety tak
jest, że nasze życie jest byle jakie. Czasami zachowujemy się jak ten taki ubogi krewny Pana Boga. Pamiętacie, ja lubię to stwierdzenie? Taki, to byleby dotrwać do końca. Może się uda. Na końcu, wiecie, może dotrwam do końca i może jakoś tam przycisnę się przez tą wąską bramę. Może Bóg mnie wpuści ze względu na to, na pewno przecież chodzimy do kościoła. No nie wpuść. No nie wpuść. No przykro mi, wiecie, bo Bóg nie w oparciu o to, co robisz, cię wpuści. W oparciu, czy wierzyłeś, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, że przyszedł na świat tu po to, aby pokazać Ci, jak żyć. I umarł za Ciebie, a trzeciego dnia zmartwychwstał i pokonał śmierć. Jeśli wierzysz w tą prawdę i oddasz swoje życie Bogu, to zobaczysz, że Twoje uczynki nie będą ze względu na to, aby się Bogu spodobać, tylko będą ze względu na to, że Bóg wybaczył Ci wszystko przez Jezusa Chrystusa. To jest pełna Ewangelia. Zmiana to jest proces uświęcenia, który prowadzi nas do zmiany naszego postępowania. Pokuta to nie jest odklepanie kilku zdrowaśnik na kolanach. Pokuta to jest metanoia, która mówi o zmianie naszego myślenia, które musi nas doprowadzić do zmiany naszego postępowania. Wczoraj taki byłem, a dziś już taki nie jestem. Albo wczoraj taki byłem, dziś nie chcę taki być, a pojutrze taki nie jestem. Okay? I oczywiście mówię tu dzisiaj, jutro i pojutrze, czasami ten proces przemiany trwa dłużej, ale nie może być tak, że chrześcijanin to ten, który cały czas jest potępiony, oskarżony, sfrustrowany, zdesperowany i cały czas jest źle. Nie da się. Chrześcijaństwo jest, pamiętacie, przed nami dobrą nowinę o niewypowiedzianej radości. Zobaczcie, apostoł Paweł, czy apostołowie, oni byli katowani, bici, szli na świecie, śpiewali, ludzie w Koloseach śpiewali, a za chwilę miały ich zjeść lwy. Zobaczcie, jaka wiara, tu jest właśnie wiara, że masz pewność tego, cokolwiek by się nie działo, jest ktoś ponad tym, jest coś ponad tym życiem, jest coś ponad tymi okolicznościami, jest coś ponad chorobą, ponad tym wszystkim, co tutaj się dzieje na ziemi, ponad tą wojną, terroryzmem, wszystkimi złymi rzeczami. Jest coś więcej. I w oparciu o coś więcej, o Słowo Boże, nasze życie może wyglądać inaczej. I tak było w moim życiu. Ja nie wierzyłem zupełnie w Boga. Nie miałem nieznania Jego zasad. I tak jest w życiu wielu osób, które nie wierzą w Boga. Ale pamiętajcie, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności do przestrzegania. Bo tak jakbym popatrzył tutaj na Natalii, jakbym pojechał do Anglii i pojechał sobie, wiecie, dam się jeść inną stroną. Ja nie wiem, ja idę drugą. To, że nie wiem, że jeśli jeździ inną stroną, no to jak mnie złapie policja, to na pewno mi zabiorą prawo jazdy. Albo dostanę mandat, tak? Jak pojedziesz do innego kraju i nie będziesz znał prawa, to nie zwalnia cię to z odpowiedzialności jego przestrzegania. I dokładnie tak samo jest w życiu z Bogiem. To, że nie znasz jego zasad, to, że w niego nie wierzysz, nie zmienia faktu, że będziesz ponosił konsekwencje. I tak było w moim życiu. Nie znałem Boga, nie znałem jego zasad. I moje życie szło w dół, w dół, w dół, aż na końcu myślałem, żeby popełnić samobójstwo. Po prostu, bo życie nie miało sensu. Chociaż miałem materialnie wszystko, co było wokół potrzeba. Ale jednak nie miałem czegoś w środku. Miałem pustkę. Nie miałem nic, byłem pusty. Ale przyszedł taki dzień, że zawołałem do Boga. Usłyszałem od ludzi, którzy mówili na jednym ze spotkań, że możesz wierzyć w Boga, jakkolwiek go pojmujesz. Podobało mi się to. Podobało mi się to, bo nie było to owiane religią, nie było to owiane kościołem, którego nienawidziłem, księżmi, którzy nie sprostali, powiedzmy, moim oczekiwaniom, kiedy ginęli moi bliscy, tak? No, wyobrażenie o Bogu przez pryzmat Kościoła moje było strasznie, strasznie wypaczone. Ale przyszedł taki moment, kiedy słuchałem ludzi, którzy opowiadali o Bogu i mówili to z pełną pasją, z miłością, ze spokojem. Ja tak bardzo pragnąłem mieć to, co oni mieli. Ale w żaden sposób nie mogłem tego osiągnąć. Próbowałem na różne sposoby. Alkoholem, narkotykami, pieniędzmi, seksem i wszystkim innym. Ale zawsze czegoś brakowało. Zawsze za tym szła jakaś destrukcja. Zawsze coś było nie tak. Oni mówili o tym, że mają to coś i tak naprawdę za dużo nie robią. Mają tylko relacje z kimś, kto jest ich skrócony. I to było niesamowite. To był ten moment, kiedy przyjąłem dar od Boga i Jezus Chrystus stał się moim Panem. Krzyż, zmartwychwstanie stało się moją prawdą. Co się wtedy stało? Narodziłem się na nowo. Wiecie, Ewangelia, dobra nowina. Przychodzi ten moment, kiedy wow, różowa kulka, nagle doświadczasz tego, że Bóg jest prawdziwy, żywy, że jest coś więcej, że kurczę z tego takiego, wiecie, niewierzącego,
takiego zatwardziałego ateisty, nagle Bóg zmiękcza twoje serce, przychodzisz do kościoła, płaczesz, znosisz ręce, wiecie, zachowanie niepodobne do twojego ja. I przychodzi ten moment właśnie tego nowonarodzenia. To jest to wow, cudownie, cudowna chwila. Wiecie, czytałem Biblię non-stop. Czytałem non-stop i wiecie, to jest ten moment, kiedy doświadczasz tego zbawienia, nie? Że to jest to spotkanie. Ale za tym idzie coś więcej. Za tym idzie taka odpowiedzialność, bo co, stajemy się dziećmi Bożymi, tak? Słowo Boże mówi, że stajemy się dziećmi Bożymi. Jak dzieci, to i dziedzicami, spadkobiercami tego wszystkiego, tych Bożych obietnic. Ale w tym wszystkim, jak w każdym domu, jest jakaś odpowiedzialność, bo to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, ale w każdej rodzinie, w każdym królestwie obowiązują przecież jakieś zasady. Nie? W każdym domu. Dom bez zasad to jest dom, który na pewno tego nie przetrwa. Kiedyś na kursie rodzicielskim uczyli nas takie coś, że jak będą same zasady, nie będzie miłości, to będzie tragedia. Jak będzie sama miłość, nie będzie zasad, będzie tragedia. Ale jak będzie równo miłości, równo zasad, to będzie idealnie. Dokładnie tak jest. Bóg nas kocha, przyjmuje jako swoje dzieci, ale w tym wszystkim Bożym Królestwie jest mnóstwo zasad i odpowiedzialności. Więc to jest tak samo jak w rodzinie. Autorytet rodziców, starszych braci i sióstr. To tak jak w kościele. Jezus jest głową i wyznaczył do opieki nad domem pastora, starszych, diakonów, liderów. To nie jest, wiecie, żadne takie wywyższanie się. Ja teraz nie będę wam mówić, że ja jestem pastorem i teraz tu musicie, wiecie. To nie o to chodzi. Są pewne odpowiedzialności, z których zda relacje każdy z nas. Jeśli jesteś odpowiedzialny za jakąś służbę, za cokolwiek w życiu, to będziesz za to rozliczony. Bo to jest dar od Boga. Ja będąc tu pastorem, bardziej nie chciałbym się chępić i pyszlić, tylko bardziej się, może głupio zabrzmi, ale to tak w cudzysłowie, bardziej się boję z tego, że ja z tego będę rozliczony. Kiedy stanę i mówię, okej, miałeś tutaj sprawować taką służbę, no teraz się rozlicz z tego, co zrobiłeś, nie? No niestety, wielu z nas żyje właśnie w oparciu o to, że takiego spotkania nie będzie. I niestety dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją. I teraz tak, najlepiej widać to na przykładzie zdrowej rodziny. Kiedy jest ojciec i mama, kiedy są dzieci i odpowiedzialność rodziców, to przede wszystkim nauczyć dzieci od samego początku. Nauczyć je mówić, chodzić, czytać, a tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim pokazać drogę do Boga. Bo każdy z nas jest ważny. Każdy z nas będzie miał jakąś odpowiedzialność. Ale odpowiedzialnością dzieci znowu, Krzysiu, słuchaj. Dzieci jest uczyć się. Uczyć się i słuchać. Natalia, teraz do ciebie. Uczyć się i słuchać. Wujka, taty, mamy, starszy. Bo oni są ustanowieni po to, aby przekazać wam to. I uwierzcie mi, że to jest też dar. Rodziców to jest dar, bo dzieci to są darem od Boga, ale też dla dzieci rodzice są darem. Nie? Jeśli wszystko jest okej, to wszystko jest fajnie. I gdy patrzymy, jak rodzice powierzają dalej zadania dzieciom. Kiedy patrzymy, są malutkie, uczymy je wszystkiego, ale za chwilę jakby taką naszą odpowiedzialnością jest dawać dzieciom wedle ich obdarowania, tak patrzymy, aha, no, smykałkę ma dobry w piłkę, no to zapiszemy go na ping-pong, nie? No nie, jak widzimy, że dobrze gra w piłkę, no to staramy się zapisać go na piłkę, nie? To jest tak samo jak w kościele. Kiedy widzimy, że ktoś ma predyspozycję do śpiewania, no to damy go na witanie, żeby witał, bo ładnie śpiewa. Nie? Wiecie, trzeba tę odpowiedzialność powierzać zgodnie z tym, z naszymi obdarowaniami. Każdy z nas jest obdarowany. Każdy z nas ma odpowiedzialność przed Bogiem i zgodnie z naszymi umiejętnościami, z naszym obdarowaniem przełożymy to na rodzinę, na kościół. Kiedy wiecie, kiedy żona dobrze gotuje, no to mąż nie będzie przygotowywał posiłku, chociaż może, żebyście się kobiety nie czepiały, ale wiecie, lepsze to zjeść smacznie niż zjeść coś spalonego, tak? Ale bywa tak, że facet gotuje, bo ma, wiecie, bo kobieta potrafi tylko, mamy dzisiaj owe, pomidorowa czy rosół, jezułki. To też tak bywa, nie? Więc chodzi o to, żeby dopasowywać te rzeczy, obdarowania, żeby można było jakby pogodzić moje obdarowanie z daną potrzebą. To jest właśnie odpowiedzialność. Jestem odpowiedzią na daną potrzebę. Potrzebujemy kogoś do śpiewania, a ja ładnie śpiewam. Przecież to nie jest prawda. Ale wiecie o co chodzi, nie? Potrzebujemy kogoś do witania, a ja chętnie witam ludzi.
potrzebujemy kogoś do opieki nad dziećmi. To jest odpowiedzialność. Odpowiada na daną potrzebę. I to jest właśnie obdarowanie w Kościele. I przełóżmy to na Bożą znowu rodzinę. Bóg Ojciec dał nam życie. Wierzę w to, że wszyscy, którzy tu siedzą, się zgadzamy z tym. Posłał swojego Syna, to jest właśnie Ewangelia, aby pokazał nam, jak żyć. Prawda? Kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy opowieść o Jezusie Chrystusie, to sorry, nawet niewierzący mówią, że to nie da się doczepić tam do czegoś. Pokazał, jak żyć. Prawidłowo, jak żyć, że da się, nie? Że nawet ateiści mówią, że absolutnie to, co mówił Jezus, jak robił, jak postępował, to jest kodeks moralny, absolutnie nie do podrobienia, nie da się tego bardziej jeszcze podkręcić. Więc pokazał, jak żyć. Zostawił nam swoje słowo jako instrukcję obsługi i zostawił nam swojego Ducha Świętego, aby przypominał nam o wszystkim tym, czego Jezus nauczał tutaj na ziemi. I obdarował nas wszystkich, to jest do wszystkich. Nie ma kogoś takiego, że nagle Bóg zapomniał, kurde, o, wszystkim dałem Agnieszce, kurde, no. Co teraz zrobić z tą kobietą? No ona się do niczego nie nadaje. Nie? Tak nie jest. Bóg dał wszystkim. To ile dał, jak dał, to zaraz do tego dojdziemy. Ale chodzi o to, że często z nas, nie, ja to się nie nadaje, ja to nie wiem. Wiecie, to są nasze wymówki do tego, żeby nie robić. Każdy z nas jest cenny i wartościowy i każdy może coś wnieść do swojego domu, do rodzicielstwa, do pracy i do kościoła. I to jest odpowiedzialność, której kiedyś każdy z nas będzie rozliczony. I w związku z tym obdarowaniem, z talentami, które każdy z nas ma, który powinien wykorzystywać, przeczytam wam z Ewangelii Mateusza 25, rozdział 14-30, trochę druga przypowieść, ale znamy ją wszyscy. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdy według jego zdolności. I odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nim i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2, a ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca panu w ich sług i rozlicza się z nim. Przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5. Zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry, wierny, nad tym, co mały byłeś wierny, wiele ci powierzę. Weź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co mały byłeś wierny, wiele ci powierzę. Weź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął tylko 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś, nie siał i zbierasz gdzieś, nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, podszedłem i ukryłem talent twój w ziemi, oto masz to twoje, a odpowiadając, rzekł pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego 1 talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemność wewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. To mocne słowa, ale każdy z nas musi się z nimi zmierzyć. Każdy z nas musi się zmierzyć z tą przypowieścią. I chciałbym zwrócić uwagę, w jakim momencie Ewangelii Mateusza jest umiejscowiona ta przypowieść. Jest umiejscowiona w środku piątej, czyli ostatniej mowy Pana Jezusa na Górze Oliwnej. Jest to ostatnia mowa przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa. A w tej mowie Pan Jezus mówi o tym, co się wydarzy przy końcu czasu. Pamiętacie? To jedna z trudniejszych mów Pana Jezusa. Jest w niej mowa o zburzeniu świątyni, o znakach czasu, nasilających się wojnach, tragediach, głodzie, ohydzie, spustoszeniu i wielkim ucisku. I po tych wszystkich trudnych rzeczach Pan Jezus przechodzi do przypowieści. Są one 4. Zachęcam Was do przeczytania, bo niesamowite jest. Kazanie na górze jest po prostu, można o nim mówić i mówić. I każda z tych przypowieści ilustruje nam 2 postawy. Postawę gotowości, odpowiedzialności i wierności i postawę lekceważenia oraz beztroskiego podejścia do sprawy powtórnego przyjścia Chrystusa, o którym wcześniej mówiłem. Można żyć byle jak w oparciu o to, co mi się wydaje,
a można żyć w oparciu o to, co mówi Słowo Boże, z utęsknieniem czekając na to, co się wydarzy. Ale Biblia nauczy nas, że każdy człowiek otrzymał życie, zdolności, majątek, posiadłości, talenty, obdarowania, wszystko otrzymał po coś. I każdy z nas zda z tego sprawę, jak to wykorzystał. I przypowieść o talentach ilustruje nam tragedię. Ilustruje nam tragedię wynikającą ze straconej szansy. Człowiek, który wyjeżdża, to oczywiście Chrystus. I można tu powiedzieć o pieniądzach, bo ta przypowieść jest o pieniądzach. Ale gdybyśmy talenty zamienili na wszystko, co dostaliśmy, że Chrystus zostawia swój Kościół, został ukrzyżowany, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca. Ale kiedyś przyjdzie po swój Kościół. Kiedyś, pamiętacie, przyjdziemy i wielu z nas będzie pukać i mówią: Panie, przecież takie cudowne rzeczy w Twoim imieniu robiliśmy. Ale wielu też usłyszy: idź precz, nigdy Cię nie znałem. Sługo zły i gnuśny, co zrobiłeś? Jak żyłeś? Jak żyłeś w oparciu o moją prawdę, o to, co Ci powierzyłem, o instrukcję obsługi? Czy tylko po to Ci ją zostawiłem, żeby ona leżała w Twoim domu? Czy powierzyłem Ci to życie po to, abyś stawał się coraz lepszy dla swoich bliźni, coraz bardziej kochał mnie i człowieka wokół siebie? Będziesz miłował Pana Boga swojego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch rzeczach opiera się wszystko. Gdyby te dwie rzeczy ludzie wykonywali, to nie byłoby wojen, terroryzmu, kłamstw, oszustwa, rozwodów, nienawiści, złości i gniewu. Gdyby tylko ludzie kochali bardzo Boga i siebie nawzajem. Takie proste, a tak trudne. I zobaczcie, co się dzieje. Kiedy człowiek wybiera się w podróż, który symbolizuje Chrystusa, on wraca, ale ci ludzie symbolizują odpowiedzialności. To, czego wymagał Chrystus, to tylko wierność. To tylko wierność. Przypowieść sugeruje nas, że ci, którzy są wierni w jakimś stopniu, wydadzą owoc, a ci, którzy nie wydają owocu, zostaną uznani za hipokrytów i pójdą na zatracenie. My tak często lubimy czytać wersety, które mówią: Bóg tak umiłował świat, ale wersety, które są konfrontujące, które mówią nam o tym, że może nie wszystko pójdzie tak pięknie. Może nie przyjdę, może się nie prześlizgnę. Pamiętajcie, że mówimy o wieczności. Mówimy o wieczności. Życie jest jedno i powtórki nie będzie. Powtórki nie będzie. To, co zrobimy tutaj dzisiaj, w oparciu o Słowo Boże, albo w oparciu o swoje wyobrażenia, na podstawie tego będziemy osądzeni. Zdamy kiedyś sprawę, Chrystus powróci, zawoła swoje sługi i powie: pokaż mi, co dostałeś, co zrobiłeś z tym, co otrzymałeś. Zobaczcie, zarówno człowiek, który otrzymał 5 talentów, jak i ten, który otrzymał 2, otrzymali taką samą nagrodę. Więc nieważne, czy otrzymałeś od Boga cudowną pracę, wspaniały dom, piękny samochód, czy masz skromne mieszkanie, zwykły samochód, a może nawet go nie masz. Nie jest kwestia w ilości, ale jest kwestia w pomnożeniu tego, co masz. Jeśli dostałeś coś od Boga, to możesz to zakopać, albo możesz to pomnożyć. Bóg wynagradza w takim układzie wierność, a nie rezultaty. Jezus nie skarcił tego, który przyniósł 2 talenty, mówi: mam 2 i jeszcze 2 zarobiłem. A czemu nie 5? Nie. Dostałeś 2. W małym byłeś wierny. To, co na ziemi tutaj zostało nam powierzone, Biblia mówi, że jest tylko cząstką, maleńkim skrawkiem tego, co zostanie nam powierzone. W małym byłeś wierny i w dużym będziesz wierny. Jest napisane w Słowie Bożym, że skoro nie umiesz zarządzać małymi rzeczami, to kto Ci powierzy większe? Bóg Ci daje do Twojego życia pewne odpowiedzialności. Masz, zrób coś z tym. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Bóg nie wymaga od Ciebie więcej niż Ty potrafisz udźwignąć. I kiedy przełożymy to na nasze życie, to przyjmujesz dar łaski i rodzisz się na nowo. Trafiasz do kościoła, jesteś świadom, że Bóg obdarował Cię talentami. I co z nimi zrobisz? Co zrobisz ze swoim talentem? Czy szukasz swojego obdarowania? Czy masz pragnienie służyć? Co zrobisz z tym, co dostałeś od Boga?
Bóg daje Ci Twój ogród, Twoje pole, Twoją rodzinę, Twoją pracę, Twój kościół, Twoją służbę. To jest Twoje pole, Twoja odpowiedzialność. Nie patrz na innych. Nie patrz na innych, bo inni będą rozliczeni ze swojego. Jak często łatwo nam mówić, a tamten to, a tamta to tamto, a ten to taki, a to takie. To nie jest dobre. Sami wiecie. Często tak mówimy, dlatego że sami w siebie nie potrafimy zajrzeć i nie potrafimy skupić się na tym, co swoje, bo łatwiej rozliczać innych z ich niż siebie samego ze swojego. Sam wiem po swoim przykładzie. Nie chcę wytykać nikogo palcami. Sam wiem, że najtrudniej mi jest poradzić samym ze sobą, a widzę błędy wszystkich. Ale po to jest Kościół, po to jesteśmy sobie nawzajem, jesteśmy przyjaciółmi po to, żebyśmy mówili sobie, Pamiel, jest coś nie tak, Andrzej, jest coś nie tak, Sylwia, Marcin, każdy z nas. Jesteśmy po to, żeby sobie pomagać. Jeśli robimy to w miłości, to jesteśmy dla siebie darem. Jesteśmy dla siebie darem. Może wydaje nam się, że czasami dostanie w kawiarence, to witanie, włączenie telefonu, to tak niewiele. Przecież co to za służba? Ale to jednak jest służba. To, co powiedział Andrzej, ktoś musi otworzyć kościół, ktoś musi włączyć tą kamerę, ktoś musi włączyć sprzęt, ktoś zaśpiewać. To są nasze odpowiedzialności i z tego będziemy rozliczeni. Bóg nie rozliczy Cię z tego, skoro jesteś tutaj i witasz, to Bóg Cię nie zapyta, a czemu nie głosiłeś kazań? No nie wiem, bo stałem na witaniu. O, nie, nie, to nie wejdziesz. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie, bo mówi, powierzyłem Ci służbę witania. Czy ją rozmnożyłeś? Czy cieszyłeś się? Czy kiedy robiłeś kawę, kiedy parzyłeś tą kawę, to parzyłeś tak jak dla mnie? Czy kiedy operujesz sprzętem, śpiewasz tu, czy głosisz kazanie, to robisz to z pasją? Czy wierzysz to, że robisz to dla mnie, nie tylko dla ludzi, albo żeby się pokazać, ale stoisz przede mną? Czy mamy świadomość tego, dla którego i po co tu przychodzimy? Czy jesteśmy tu tylko po to, żeby mieć fajne spotkanie, ładną salę, to co zawsze powtarzam? Czy mamy świadomość tego, że robimy to dla niego i kiedyś się z nim spotkamy? Każdy z nas będzie rozliczony z tego, co dostał. Bo dałem ci dar zarabiania pieniędzy. Czy potrafiłeś się nimi dzielić? Dałem ci piękny dom. Czy gościłeś w nim ludzi? Dałem ci możliwość mania pięknego auta? Czy podwoziłeś innych ludzi? Czy to wszystko, co dostałeś ode mnie, to jest tylko dla ciebie? Czy dostałeś to po to, by dzielić się z innymi? Jaka jest nasza postawa? Co usłyszysz kiedyś? Czy wykonujesz swoją służbę tak jak dla Boga? Czy wykonujesz to wszystko, co dostałeś od Boga, te odpowiedzialności, tak jakbyś miał świadomość tego, że On zaraz ma przyjść? Jakim jesteś sługą? Odpowiedzialnym i wiernym tym, co robisz? Czy masz świadomość tego, że ten, który Cię stworzył, przyjdzie kiedyś powtórnie i zapyta Cię, jak poradziłeś sobie z tym, co dostałeś? No może dzisiaj siedzisz w ławce i myślisz sobie, że w sumie wszystko już działa, wszystkie służby są obsadzone i pasuje Ci pływanie statkiem pasażerskim, gdzie zrobią za Ciebie wszystko. Jeśli masz taką postawę, to co usłyszysz, kiedy się z nim spotkasz? Pomyślmy przez chwilę o tym spotkaniu. Pomyślmy przez chwilę, że to spotkanie jest pewne. Skoro wierzymy w Jezusa, skoro wierzymy w to, co dokonało się na krzyżu i wierzymy w to, co Biblia mówi, to musimy mieć świadomość powtórnego przyjścia naszego Pana. Tak, abyśmy zrozumieli, jak bardzo jesteśmy zależni od Niego. Chciałbym, abyśmy przez chwilę się teraz wyciszyli. A zaprosiłbym Leszka, aby choć trochę w tle grał na mąż, jeszcze nawet grało to było uwielbienie, bo teraz będziemy kończyć. Ale chciałbym nas poprowadzić nie tylko w modlitwie, ale w tej świadomości tego, że kiedyś to spotkanie nastąpi. Że kiedyś nasze oczy spojrzą w Jego oczy.
I albo to weźmiemy, albo ten fakt stanie się naszą życiową prawdą, albo cały czas będziemy żyli w oparciu o nasze wyobrażenie. Cały czas będziemy okłamywani. Cały czas będziemy myśleć, że może jakoś to będzie. W sumie taki już jestem, taka już jestem. Taki już mój los, taki już mój krzyż. Taki już musi chyba być w moim życiu. Ja to już się nigdy nie zmienię. Najgorszą herezją, jaką słyszałem w życiu chrześcijańskim, to jest to, że ja się nigdy nie zmienię. No to jak ja się już nigdy nie zmienię, skoro Bóg nie może mnie zmienić, to chyba Bóg naprawdę nie jest takim Bogiem, jak tego życia. Skoro Bóg może wszystko, to może Cię zmienić. Może odmienić Twoją sytuację, może odmienić Twoją chorobę, Twój los, a nawet kiedy to się nie stanie tu za Twojego życia, to na pewno spotkasz się z Nim tam. Chciałbym Was prosić, abyśmy przez chwilę pochylili swoje głowy. Wzięli głęboki oddech. Jeden mniej. Jeden mniej, bo nie znasz ani dnia, ani godziny. Co zrobisz w następnym dnie? Tygodnie? Miesiącem? A może latami? Jak pokierujesz swoim życiem? Może Twój czas skończy się jutro? Jeśli tak miałoby być, to jak dziś wieczorem będziesz odzywał się do swojej żony? Jak potraktujesz swoje dzieci? Co powiesz swojemu mężowi? Weź głęboki oddech. Kolejny mniej. Bo nikt nie zna dnia ani godziny. Czy jesteś pewny swojego zbawienia? Czy masz pokój z Bogiem? Czy jesteś gotów na spotkanie z Nim? Czy jesteś gotowa? Co byś dzisiaj usłyszał? Co byś usłyszała? Jakim jesteś sługą? Czy usłyszałbyś: dobrze, sługo wierny, wejdź do radości Pana swego? Może iść precz. Sługo zły i gnuśny, nigdy Cię nie znałem. Jak zarządzasz swoim domem? Twoją rodziną? Pracą, czasem, swoimi talentami. Bóg powierzył Ci odpowiedzialność. Jesteś szafarzem Bożej łaski. Wymaga się od Ciebie wierności. Bo co masz, tegoś nie otrzymał. On pragnie Cię używać. Jesteś Jego dzieckiem. On ma dla Ciebie miejsce w swoim planie. Pozwól umieścić siebie tam, gdzie on tego chce. Może w swojej łomności stoimy przed Tobą i chcemy wyznać swoje grzechy. Panie, chcemy wyznać, że nie jesteśmy doskonali, że wiele rzeczy jeszcze nam nie wychodzi. Ale chcemy mieć pewność spotkania z Tobą, Boże. Chcemy wierzyć w to, co mówi Twoje Słowo. Chcemy stosować się do Niego. Chcemy mieć tą pewność, że kiedy spotkamy się z Tobą twarzą w twarz, usłyszymy, że byśmy dobrymi sługami. Chcemy żyć dzisiaj w oparciu o Twoje Słowo, choć świat śmieje się dzisiaj z Twoich wartości, z tego, co przedstawia Kościół, wzywają od sekt, sekciarzy, kociarzy i tego wszystkiego. Ale chcemy, Panie Boże, mimo tego stosować się do Twoich zasad, bo one są dobre. Panie, prowadź nas przez nasze życie. Pozwól, abyśmy mogli dobrze wychować nasze dzieci, nie w oparciu o to, co mają, co im damy, ale w oparciu o wiarę w Ciebie. O to, aby mogły stworzyć fundament w oparciu o Twoje Słowo, o to, kim jesteś. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nie masz wnucząt, ale masz tylko dzieci. Te nasze dzieci nie będą zbawione ze względu na nas, ale ze względu na spotkanie z Tobą. Panie, błogosław Ty Boże. Panie, pozwól nam też wytrwać do końca, ale nie w potępieniu, w oskarżeniu, w braku sił, ale w miłości, w radości. Panie Boże, w szczęściu bycia blisko Ciebie. Nie tylko w oparciu o to, kiedy jest dobrze, ale mimo okoliczności, kiedy jest trudno, wierzyć w Ciebie, że Ty nigdy nas nie zostawisz, nigdy nas nie opuścisz, że jesteś tym, który kocha,
który jest przy nas blisko, przyjaciel, pocieszyciel, zbawiciel. Panie, każdego z nas, który dzisiaj w tą prawdę jeszcze nie wierzy, pobłogosław, doświadcz, dotknij Boże, by w tym uwielbieniu spotkał się z Tobą, z prawdziwym Bogiem. A jeśli są rzeczy, które trzeba oczyścić, Panie, wejdź tam i zniszcz wszystko to, co nie należy do Ciebie. Panie, jesteśmy tu jako Twoje dzieci, wołamy do Ciebie, zmieniaj nas. Panie, chcemy być inni, chcemy przemieniać się. Nie tylko to, co już się zmieniło, ale chcemy iść do przodu, bo wierzymy, że to proces przemiany, to uświęcenie, bez którego nikt nie uczy zbawienia. Uświęcenie to droga, a Ty, Jezu, jesteś drogą, prawdą i życiem. Pokaż nam prawdę na tej drodze, pokaż nam życie, pokaż nam wolność, aby nie bylibyśmy niewolnikami naszego życia, stereotypów, myślenia, przeszłości, zranień, ale byśmy niewolnikami Twojej Bożej prawdy. Doświadczaj nas, Panie, kiedy trzeba karć, kiedy trzeba pouczaj, ale przede wszystkim pozwól nam poczuć się, że na pewno jesteśmy kochani. Żeby nie były to tylko uczucia, ale żeby była to decyzja i pewność, że Ty jesteś i nigdy nas nie zostawisz. Pozwól nam, Panie, w tym uwielbieniu doświadczyć, Panie, świadomości tego, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje domy, za rodzinę, ale też za Kościół, za wspólnotę, za braci, za siostry, za to, co nam powierzyłeś. Choć może dziś to mała służba, ale wierzymy w to, że Panie, w tych rzeczach, kiedy byliśmy wierni w tych małych, Ty powierzysz nam większe rzeczy. O to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy. W imieniu Jezusa. Amen.